Cześć, dzisiaj chyba jedno z najmniejszych urządzeń, które załatwiłem dla Was taniej, czyli ładowarka samochodowa. Najmniejszych i chyba jednym z najbardziej praktycznych i przydatnych na co dzień w samochodzie. Sam jestem użytkownikiem tego typu sprzętu od ponad roku i wiem, że z nim ładowanie telefonu to jest nie tylko podtrzymywanie baterii przy życiu, tylko prawdziwe, szybkie ładowanie, więc jak stały użytkownik polecam w ciemno. Tym bardziej, że w opisie do tego filmu znajdziecie link do oferty, gdzie ten gadżet dostaniecie o wiele taniej, poniżej ceny rynkowej. A oprócz tego producent tej ładowarki, czyli firma Greencell, ma dla Was dwie inne ciekawe oferty. Zapraszam. Cześć, witam serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj chcielibyśmy Wam zaprezentować Tesla Model 3, a prezentować będzie Paweł. Pawła doskonale oczywiście kojarzycie, dlatego że dwa lata minęły, zaprezentowaliśmy wspólnie, właściwie to Ty głównie zaprezentowałeś, już ja też miałem jazdę testową swoją, Model S, który do Ciebie należał i wciąż należy. I film ten ma na dzień dzisiejszy, no jak patrzyłem ostatnio, to było 1 200 000 obejrzeń. Więc bardzo liczymy na jeszcze lepsze wyniki przy modelu 3, tym bardziej, że będzie o czym z pewnością opowiadać, a tym bardziej, że masz teraz perspektywę dwóch różnych samochodów elektrycznych tej samej marki, a jednak w różnych segmentach, więc tym ciekawsze to będzie. W międzyczasie sytuacja z elektromobilnością w Polsce też się zmieniła, więc zapraszam serdecznie na test, a zanim Ci przekażę jeszcze głos, zadam Ci jedno pytanie, czy stojąc gdzieś pod superchargerem byłeś rozpoznawany na zasadzie, o, to jest ten chłopak od testu modelu S, czy raczej przeszło to w środowisku wielbicieli Tesli bez jakiegoś wielkiego echa? Chyba nawet nie wielbicieli Tesli, tylko osób zainteresowanych Teslą. Dobrze. Były takie trzy przypadki, gdzie ktoś tak całkowicie na ulicy czy gdzieś na koncercie mnie zaczepił, że kojarzy ten film i oglądał i że fajnie wyszło. Ja wtedy też zastanawiałem się, czy nie powiedzieć więcej na temat Twojej firmy, natomiast powiedziałeś, nie musimy. I teraz zastanawiam się, czy nie warto było jeszcze gdzieś tam pokazać logo, bo to w sumie 1 200 000 obejrzeń, co za reklama, ale myślę, że Ty nie narzekasz akurat na popularność tego, co robisz, a ja tym razem wykorzystam tę okazję. Greencell, czyli wszelkiego rodzaju, wszystko, co jest związane z prądem, więc i samochody elektryczne też. Z bateriami, zasilaniem, no ładowarkami. Właśnie. Tak, więc to też nie jest przypadek, że Paweł skupia się akurat na wypełnieniu swojego garażu właśnie elektrykami. Przechodzimy do samochodu Tesla Model 3. Tesla Model 3 to jest akurat wersja performance, więc różni się przede wszystkim od tych typowych wersji, różni się mocą. Tutaj jest prawie 500 koni, 3,5 sekundy do setki. Standard range, która była niedostępna w Europie, w tym momencie już się pojawiła i można ją zamawiać, z tym, że no z dostępnością jest trochę słabiej niż te droższe modele. Model S w tym momencie, no tamten samochód ma 80 tysięcy przejechane. Jest już to model z 2015 roku, więc nie ma autopilota 2.0, więc chciałem zobaczyć, jak ten autopilot się spisuje. Byłem ciekawy też no, osiągów tego samochodu, bo on ma też track mode, że można wyjechać na tor i się trochę tym samochodem pobawić. No i po prostu chciałem do miasta trochę mniejszego samochodu. A tak naprawdę no, trochę mi się rodzina powiększyła od tamtego czasu i myślę o większej Tesli, a na razie z modelem S nie wiem, co jeszcze będzie. Może zostanie w firmie, ciężko powiedzieć. Po 25 tysiącach, nie wiem, czy wtedy to już było po tych 25 tysiącach, jak rozmawialiśmy, chyba nie. Byłem tak profilaktycznie w Wiedniu na serwisie. Zapłaciłem 500 euro za ten serwis, to był jedyny serwis, który był w modelu S. Zostały wymienione pióra wycieraczek i tak, dolany płyn do spryskiwaczy i w zasadzie tyle, ale no wiadomo, że to widocznie taki udany model. Chociaż nie wiem, czy Tesla po prostu jest tak na świeczniku, że tak wszyscy patrzą, czy one się psują, czy się nie psują, że to jest ogólnie firma, która od niedawna robi samochody, więc no mogą być jakieś problemy wieku takiego, no, młodzieńczego. Wiadomo, jakie są minusy elektryków, że jednak ta infrastruktura najbardziej kuleje, może jeszcze zasięgi nie są takie rewelacyjne,
próbowałem się przekonać, znaczy zastanawiałem się nad większym rodzinnym samochodem spalinowym, ale tak jakby ciężko się wraca od elektryka. Mimo tych minusów, to jest bardzo dużo plusów, które niwelują te minusy, więc no, na ten moment jestem zdecydowany, żeby zostać przy elektrykach, szczególnie, że ta technologia cały czas się rozwija. I, nie, i jeszcze nie, nie straszą mnie wcale te newsy, które są bardzo nośne odnośnie tych rzeczy związanych z bateriami, ale sam chyba na co dzień mam styczność z bateriami, wiem, że to nie jest takie tak straszne. Tak chętnie nie wybucha. Dokładnie. Czy wszyscy mamy do czynienia chyba na co dzień z bateriami, niezależnie od tego, czy jeździmy elektrykiem, czy nie. No i jak już się coś takiego pojawia, ja pamiętam parę lat temu było coś z Samsungiem, tak? Mhm. Że te baterie wybuchały. W Naucie, no dokładnie. Wtedy, tak, no bo to wtedy rzeczywiście było o tym głośno. Ale to tak jest, że jak jest 10 milionów baterii, które nie wybuchły, to nikt o tym nie pisze. Jak wybuchną 3, to wszyscy o tym piszą. Jak więc... Tesle wybuchają, to każda jest opisana. Każdy szanujący się portal musi o tym napisać. Dokładnie. Newsa. Dobrze, wróćmy jednak do Tesli. Odebraliśmy na początku lipca. Teraz jest prawie 3600 km. No wrażenia są takie, że to jest całkiem inny samochód. Całkiem inny samochód. W porównaniu do modelu S zdecydowanie mniejszy. Jeżeli chodzi o takie jeszcze niuanse, wiadomo, że całkowicie inny środek. Dużo bardziej minimalistyczny. W nocy ciężko się przyzwyczaić, że niczego nie ma przed nami. W sensie żadnych wskaźników, tylko się patrzy i tak jakby samochód nie działał w zasadzie. Zgasł. No tak. I to jest trochę dziwne, ale do przyzwyczajenia się po jakichś pewnie 2-3 tygodniach jazdy już się o tym nie myśli. Na pewno autopilot w wersji 2.0 jest inny. Jakby więcej danych jest do przeprocesowania i on jest bardziej kapryśny. To czuć. Czy on lepszy, czy gorszy? W tym momencie gorszy. Mniej stabilny na autostradzie, w tym sensie, że jak widzi gdzieś po prawej stronie tira, który delikatnie wyjeżdża na lewą stronę, to on już chce hamować, bo się boi. Nie wiem, gdzieś przewiduje, chyba są jakieś algorytmy, że może ten samochód przejechać, albo jedzie się blisko, przy remontach, blisko bandy i potrafi odbić automatycznie, że chroni cię przed kolizją. Chociaż tak dosyć delikatnie odbija, więc może to dobrze. Tylko, że to jest dziwne, bo w poprzednim modelu czegoś takiego nie było. Więc to są główne różnice. Ale zaskoczony jestem w ogóle praktycznością samochodu, że naprawdę jeżeli chodzi o możliwość zapakowania się na to nasze morze, byliśmy niedawno nad morzem z dwójką dzieci i bez problemu się zapakowaliśmy. Nie jest jeszcze tak beztrosko, jak w przypadku spalinówki, jest zdecydowanie lepiej, więc no, sytuacja się poprawia. Powiedzmy już nie patrzy się co chwilę na mapę, gdzie są te ładowarki i czy na pewno się uda podłączyć, szczególnie jak się jedzie do jakichś większych miast, to w zasadzie już się na to nie zwraca uwagi, ale no na pewno jeszcze trzeba o tym trochę myśleć i sprawdzać, szczególnie jak się jedzie gdzieś w takie miejsca, nie wiem, do mniejszych miejscowości, to się patrzy po drodze, gdzie się można podładować, żeby starczyło, żeby wrócić do tej ładowarki. Najbardziej zwracają na siebie uwagę koła, że są większe tarcze, większe zaciski. Są dwudziestki. Tak, dwudziestki, dokładnie. Też sportowe, widzę, ogumienie założone. No, dobra, powiem to Michelin PS4S, moje ulubione. Mamy też... No to oczywiście założone fabrycznie. Tak, to jest OEM-owe, to kojarzy też. Mhm. Natomiast mamy też jakieś lepsze hamulce? Tak, no większe tarcze, większe zaciski. Można wyjechać na tor. Zawieszenie bez zmian? Zawieszenie niższe na pewno i bardziej sportowe. Spoiler, odblokowana prędkość maksymalna tam ponad 260 na godzinę. Takim autkiem 260 na godzinę. Tak. Ile? Podobno jest głośno. Mówiłeś, że... No ja testowałem i było głośno, ale... Na pewno nie jest to, super cicho, ale... Tak, ale to nie wynikało z tego, że było ogólnie głośno, tylko było konkretne miejsce, gdzie słychać było zawirowanie powietrza, więc to była kwestia niedbałości montażu, co mogło wynikać z tego, że to było zmontowane rok temu, albo też z tego, że to zostało zmontowane na rynek amerykański, gdzie być może wszyscy mają... Generalnie inne standardy, no nie wiem, nie wiem. Dobrze. I w zasadzie tyle z zewnątrz różnic, tak? I wiadomo, klamki. Szybszy kolor. Tak, szybszy kolor, klamki. Tutaj widać też właśnie te różnice w autopilocie, że tu jest kamera, tutaj są kamery z przodu, z tyłu. Jest po prostu więcej tych kamer. Jest podobno 8 kamer w autopilocie 2.0. Ciekawe, i więcej czujników. To nie jest kierunkowskaz. Nie jest kierunkowskaz. To jest obudowa...
kamery, dokładnie. Ciężko się domyślić od razu, jak się otwiera ten samochód, bo trzeba najpierw wcisnąć tutaj i potem się dopiero ciągnie. Nie uważasz, że jest to takie mało ergonomiczne i takie troszkę trzeba dziwne? Się do tego przyzwyczajać, więc jest chyba mało ergonomiczne. Równie dziwacznie też ludzie się na tym łapią. Wciska się po prostu ten przycisk tutaj. No dobrze, ale podczas podróży, jak ja będę jechał i tak sobie położę tutaj rękę, to nie ma ryzyka, że przypadkiem to odblokuję chyba podczas nie, jazdy? Chyba się nie otwiera podczas jazdy, ale nie sprawdzałem. Ilu pasażerów zgubiłeś? Nie sprawdzałem, czy się nie otwiera podczas jazdy, ale sądzę, że o tym pomyśleli. Ale można sprawdzić dzisiaj. Sprawdzimy tym razem, prawda? W wersji performance w zasadzie kupuje się wszystko. Teraz w ogóle bardzo uprościli w Tesli konfigurator, że w zasadzie są chyba trzy wersje kolorystyczne środka. Zaznacza się rzeczy związane z autopilotem, oponami i w zasadzie można kończyć konfigurację. A ten Carbon to jest moja mała modyfikacja ze względu na to, że jest takie piano black na środku. Uh-huh. Tego jeszcze sobie nie okleiłem, a tam to już zostało oklejone, żeby przyjemniej się korzystało. A okej, okay. Czyli 3000 km auto ma na liczniku, a już są pierwsze tuningi. Czym się skończy za 30 tysięcy, nikt nie wie, najwyżej przyszli zdjęcia. Dobrze, ale mierzyłeś jego performance? Nie mierzyłem, ale jest dosyć szybkim samochodem. Ale okej, okay, to teraz jak powiedziałem, mamy sprzęt, sprawdzimy jak to przyspiesza do setki, a jakaś prędkość maksymalna i byłeś w Niemczech, żeby tak docisnąć? 230 plus, tak jechałem więcej nie. Nie chciałeś. Nie było warunków. Nie było warunków, nie chciałeś, tak? Ale było by było jeszcze tak, przyspieszać. Tak, można było. Teraz mamy okazję zobaczyć, ile miejsca zostaje z tyłu za fotelem kierowcy po założeniu takiego wielkiego RWF-a. Rzeczywiście tej przestrzeni z tyłu nie brakuje. W sumie chyba nie ma różnic względem wersji, którą ja kiedyś tam miałem okazję testować. Jedynie no tutaj przełożyłem sobie przejściówki. Więc ile tu trzeba mieć przejściówek, żeby się poruszać? Właśnie przełożyłem wszystkie z modelu S, bo jechaliśmy właśnie do tej za Wrocław, do trochę takiego miejsca, siła. Gdzie... Tak, siła. Siła na... Siłę. Tak, to jest siła taka na siłę. Przydłużkę. Dobra. Nie, to jest siła po prostu 32 ampere na 16. Okej. Okay. Jedziemy dalej. Ten czarny kabel to jest przedłużka siły. To jest przedłużka siły. Po prostu przedłużka siły na siłę. Ten niebieski kabel to jest z kolei taka ładowarka siła na Teslę. To jest ładowarka Tesli, tylko że właśnie różnica jest taka w modelu 3, że chyba Tesla oszczędza na ładowarkach i daje zwykłą do gniazdka. To jest do ładowarki takich publicznych ładowarek, gdzie z jednej strony jest type 2 żeński, męski, okay, w ten sposób. Okay. No, ale dobra, to jest też inny kabel. Czyli doktorat można zrobić z tych wszystkich przejściówek, można. Amperów i innych rodzajów złącz, żeby jechać dalej. Tu mamy CCS-a. Tak, CCS-a, a to jest type 2, mm-hmm, prawda, na górze. Tak. Więc kiedyś w Tesli, czy w modelu S jest tylko to type 2. Na superchargerach, wiadomo, że gdzie jest ładowanie prądem stałym, to w Polsce jest około 120 kW, a na świecie już w Stanach są montowane w przypadku modelu 3, gdzie jest inna bateria, właśnie nie mówiłem o tej różnicy, że jest inna bateria 21700. Te ogniwa, które są po prostu większe cylindry, one mogą przyjąć, znaczy ta bateria, ta nowa w modelu 3 może przyjąć 250 kW, taki szczytowa moc. Przez tam pewien okres czasu, powiedzmy 10-15 minut, może przyjąć taką moc. Na szczęście w Katowicach jest taka opcja, w Krakowie niestety nie. No cóż. Ale to bardziej się korzysta przy jeździe takiej autostradowej i na trasie. Tak jak wspominałeś, samochód jest bardzo minimalistyczny w środku i jeśli mielibyśmy opowiadać o tym, co znajdujemy w środku, to w zasadzie musielibyśmy się skupić głównie na ekranie, bo tutaj w ekranie wszystko się dzieje, bo poza tym mamy... O, jakie to mięciutkie, właśnie się zastanawiam, nie pamiętam jak było dokładnie w testowanym przeze mnie modelu, ale to jest całkiem przyjemne w dotyku i wszystko jest takie... Bardzo premium, bym powiedział. Tutaj zdecydowanie Tesla Model 3, pomimo że jest segmentem mniejszym, wydaje mi się, że detalami jest miejscami wyżej od S-ki, jak to widzisz. No na pewno, jeżeli chodzi o spasowanie na zewnątrz, tak, te listwy, one są lepiej dopasowane niż Model S. No bo poza tym, musimy się skupić na ekranie, poza tym mamy kierownicę,
parę dźwigienek, pedały i miejsce na uchwyty, na kubki i tyle. Nie? I wielkie okno dachowe. Minimalizm na maksa. To wszystko pokazywałem na kanale autocentrum.pl. Myślę, że teraz nie będziemy powtarzać wszystkich tych opisów, który przycisk czemu służy i że wszystko tu z tego ekranu da się załatwić. Tylko wspominałeś o pewnym gadżecie, którego nie zauważyłem albo nie było też w modelu 3, który testowałem. To tak jest taki skrót tutaj do Arcade z tej strony i odpala się ta mała konsolka, gdzie można sobie włączyć różne gry, łącznie z wyścigami, to jest ten Beach Buggy Racing. Znaczy Tesla to zaprezentowała po to, żeby ktoś, kto się nudzi w trakcie ładowania, mógł sobie pograć. Performance. No tak? Oczywiście. Okej, dobra. Zgadnijcie, co się za chwilę wydarzy. Otóż będzie to jazda samochodem, a że akurat siedzimy w samochodzie, gdzie jest kierownica i są pedały, to sterować tym samochodem będziemy za pomocą kierownicy i pedałów. Chyba można jeszcze włączyć dźwięk. Czy może być przyjemniejszy sposób na to, żeby spędzić czas w samochodzie? A gdzie się wrzuca 5 złotówki? No bo co 5 minut gdzieś musisz... tutaj możesz spróbować. Dobrze. Paweł, jesteśmy teraz przy Superchargerze w Katowicach. Jest to tyle niezwykłe miejsce, bo jest tych w Polsce bardzo mało. 4 dokładnie. 4, więc Katowice to jest najbliższy punkt, licząc od Krakowa. Mamy tutaj 4 stanowiska po 125 kW i za chwilę pokażemy Wam, jak Tesla w europejskiej specyfikacji Model 3 ładuje się, z jakim tempem się ładuje, kiedy podjedziemy w takie, niestety jedno z bardzo niewielu miejsc. Więc myślę, że w tym momencie to ja się usuwam, a Ty pokazujesz wszystko i komentujesz ze swojego doświadczenia, jak to dokładnie wygląda. No mamy 2 wtyczki, jedna jest do starszego modelu, druga jest do nowszego, to jest już CCS, Combined Charging System. Rozpoznaje sobie automatycznie samochód, więc nie ma żadnych kart. To nie ma żadnego wyświetlacza, nic takiego. Nie, po prostu podpinasz, samochód już się komunikuje z superchargerem, wie, która to Tesla, wie, że masz podpiętą kartę na przykład tam przy koncie Tesli i pobiera sobie opłatę, bo akurat w modelu 3 płaci się za ładowanie. Dokładnie. Okej, okay. I w tym momencie na wyświetlaczu widzimy... W tym momencie ładuje się 117 kW, jest moc, i 767 km na godzinę, nie? Oh my god! Z taką prędkością. Trochę szybciej niż to, co ostatnio widziałeś. Niesamowite tempo. Czyli w 25 minut... Minut do 90%, bo krzywa ładowania jest taka, że mniej więcej do 65% ładuje się z pełną prędkością, około 120. A potem spada tak... Jak już jest 90%, to nawet tak około 40 kW, czyli 3 razy wolniej. A już do 100 to coraz wolniej, poniżej 20 nawet. Myślę, że z 56 do 90, no to już tam powyżej 70 będzie spadać prędkość. Dlatego chciałem, żeby z Krakowa było mniej naładowania, żeby załapało jeszcze ten szybszy tryb. Na 5% 20. Tak można liczyć. Na 5% 20 km. Ale nie jadąc w ogóle ekonomicznie, tylko normalnie. Mamy tam na wyświetleczu current session, tak. Jest 5 zł 16 groszy w tym momencie. Już pokazuje w real time. Tam już jest opłata konkretnie, ile do tego. Dokładnie. Aha, 5,16, no ale to jest nie za kilowat, tylko za... Za kilowatogodzinę jest około 20 zł, 18 zł. Czyli za 1 kWh ponad złotówkę i tak płacisz. Czyli na dobrą sprawę, gdybyś miał czas, to i tak najtaniej jest zawsze naładować w domu. Dokładnie tak. Szczególnie w taryfie nocnej. Dokładnie. Bo wtedy za 29 groszy, a niech będzie za 30 groszy. No z jakimś tam transferem, w sensie z opłatą dystrybucyjną, niech wyjdzie 40 groszy za kWh. 40 groszy za kWh to będzie trzykrotnie taniej niż tutaj. Dokładnie. Ale to nie jest miejsce, gdzie ma być tanio, tylko ma być szybko. Ma być prawda? Szybko. Szczególnie jak ktoś pędzi na Rzeszów. Na przykład. Dokładnie. I ludzie zwykle myślą, gdzie się naładują, a to chodzi o to, że tak na co dzień się ładujesz w domu, a w trasie się tylko ładujesz na supercharger. Ewentualnie w pracy, jak masz podłączenie, też możesz się podładować wolno, czyli nie tak, szybko. Tak naprawdę, biorąc pod uwagę, że nie jeździmy co chwilę gdzieś na drugą stronę Polski, to cena tu na superchargerze nie ma aż takiego krytycznego znaczenia. Zresztą inne słupki, bo możesz się ładować nie tylko tu, ale nie na Greenwayu, tak? No to tam jest chyba drożej. Na Greenway jest około 2 zł. No właśnie. 2 zł.
I nawet jest traktowane to jako awaryjne doładowanie, tak naprawdę, że tyle ile trzeba, 15 minut i się jedzie dalej. Jakie jeszcze przykłady znasz i możesz podać właśnie takiego tworzenia samochodów na nowo, tak, takiego zupełnie innego, nowego, świeżego podejścia? To, że jest dostęp przez aplikację, że można uruchamiać samochód, to już w niektórych modelach jest. To, że można uruchomić przez aplikację klimatyzację, to też w niektórych samochodach już jest. Dałoby się. Tak. Tutaj jeszcze... Telefon. Tu mówiłeś, tak? Telefon w sumie, że wystarczy telefon. To też nie jest... Wystarczy telefon, opcja. Dokładnie. Żeby spiąć samochód, w sensie, żeby był jako kluczyk telefon, przez Bluetooth paruje się samochód z telefonem. No i wtedy mamy problem, jak się rozładuje telefon, prawda? Ale na szczęście... Ale wtedy potrzebne jest powerbank. Może. Żeby nie powiem, jakiej firmy jeszcze. Na pewno powerbank wtedy byłby przydatny. No ale mamy jeszcze tą opcję, że jest ta karta, którą pokazywałeś w poprzednim filmie do otwierania takiego awaryjnego, że można przyłożyć tutaj przy słupku i potem tutaj przy podłokietniku. Nie wspominałem o tym, oprócz tej klimatyzacji, że jest ten dog mode, że można, jeżeli się ma pieska, zostawić go w samochodzie i samochód do 20% rozładowania baterii utrzymuje temperaturę na przykład 22 stopnie, jak jest na zewnątrz. A potem włącza klakson i zaczyna się drzeć, halo. W ogóle pokazuje na ekranie dog mode, żeby ktoś się nie niepokoił tego pieska, co jest z tyłu. Sprytne. I że właściciel będzie wkrótce. Od razu na tym ekranie jest coś takiego się i pokazuje temperaturę w środku. No i to jest podejście jakby samochodu, nie na zasadzie, że musi jeździć i coś tam dołożymy, tylko zacznijmy od tego, czego potrzebujesz, a przy okazji będzie jeździć. Szczególnie, że tak, oni to wprowadzają na takiej zasadzie, że Elon Musk rozmawia na Twitterze z kimś i ktoś daje taki pomysł, oni powiedzą, że w nowym oprogramowaniu to wprowadzą. Oh my god. Mój brzuch. Co tu wyszło? 3,83. 3,83, czyli troszkę wolniej, ale umówmy się, ja ważę 100 kilo. 101. Więc to jest troszkę, jest fotelik, jest parę gadżetów, ale grubo poniżej 4 sekund. No, w dwie osoby na pokładzie. Co się dzieje? Ale dzik! Cała moc, ten cały power jest w przełożeniu na znacznie lżejsze auto, nie? Ale jazda. Jeszcze jest track mode. Może jak się włączy track mode, to jest tam maksymalne. Ale jak to włączyć, bo widzę, że jest nieaktualnie. Pewnie na parkingu trzeba włączyć, ale można włączyć i jechać na tym. Włączymy. Track mode, driving. A poczekaj, włącz to. Teraz. Jest track mode. Track mode. Musimy potwierdzić, że na pewno chcemy track mode. Dokładnie. I teraz już jest. Dobra. Reset? No, reset. Go. Jakoś mniej imponujące to było. W ogóle nie spojrzałem. Poczekaj. 388. Tak, 388. No, tyle samo. Słabo. Do reklamacji. Dwa lata temu nie było gdzie serwisować Tesli w Polsce. Teraz ten serwis oficjalny, ASO, nazwijmy to, jest. Mhm. Dokładnie. Jest w Warszawie, na Powsińskiej. Można jechać. Kolejka pewnie już się ustawiła do końca października. Tak. Czyli jednak się psują. Nie wiem, może ktoś chce po prostu, nie wiem, uszczelki poprawić. Napełnić, zmienić wycieraczki. No dokładnie, zmienić wycieraczki, uzupełnić płyn do spryskiwaczy. No po co jeszcze? Jak wychodzisz z domu, masz przed sobą kluczyki do modelu 3 i do modelu S, za który się łapiesz z większą przyjemnością? W tym momencie za model 3, przez to, że jest bardziej miejskim autem. Wiesz, przyjemnie się jeździ po mieście mniejszym samochodem. Po prostu. SK się przydaje właśnie jak się jedzie w dłuższe trasy. Nawet teraz tak mieliśmy taką sytuację, że przejechaliśmy się nad morze modelem 3. Jednak jak są dwa foteliki z tyłu, to ciężko jest usiąść pomiędzy tymi fotelikami, bo jest węższy samochód. W modelu S jest to możliwe, że można sobie siąść z tyłu. Mama może sobie usiąść z dziećmi i je uspokoić, przykładowo. Rozumiem. Czy pobawić się z nimi w trasie.
to jest możliwe, natomiast w modelu 3 nie jest to możliwe. Nie ma w ogóle miejsca, żeby ktokolwiek jechał pomiędzy butelkami. Kompletnie. Jak to jest z internetem? Jest wbudowany internet, tak jak w każdej Tesli. Ale masz modem LTE, nie musisz karty żadnej dawać, no właśnie, to jest od Tesli. Karta jest od Tesli i nie płacisz za to nic, czy to już płacisz, po prostu jest? Nie płacisz, po prostu jest. Okej. Okay. Nieodłączną częścią Tesli jest to, że musi być podłączona, muszą być te update'y software'u co jakiś czas. Ja myślę, że te dane płyną nie tylko w twoją stronę. Tam chyba jest jakaś zgoda, czy chcesz się dzielić tymi danymi, czy nie. Tak z tego, co mi się kojarzy. Wiesz, że autopilota się włącza w dół, nie? No dobra, możemy teraz włączyć? No tak, dawaj ty. No. Już, jest. I co, nie muszę trzymać? Nie, nie musisz. Znaczy, nie, no pisze, że muszę. Znaczy tak, pisze, że musisz podtrzymywać. Okej, okay, dobra, podtrzymuję, musisz... ale nie hamuję, nie przyspieszam, nie? No. No dobra, jadę sobie. No hamuję. Hamuję, bo przed nami są. To fajnie hamuję, bo hamuję tak, jakby człowiek to zrobił, czyli z większym wyprzedzeniem. Fajna ósemka W12 przed nami. Z większym wyprzedzeniem. I tak jakbym to sam zrobił, bo bardzo często te tempomaty robią tak, że jadą i w momencie jest takie oczy i on zaczyna dopiero hamować i robię to na maksa. Mówię, żadna przyjemność, ani żadne też takie poczucie bezpieczeństwa i ktoś ci może w tyłek też wjechać, nie? Więc lepiej hamować tak normalnie i on to tak robi. Płynnie, fajnie, a płynnie. Rusza płynnie też, czy nie? Tak. Ja bym tak też tak zrobił. Znaczy nie, ja bym zrobił tak. Power. Niesamowity power. Znaczy, nie no, nie powiem, że jestem bardzo mocno zaskoczony, bo ostatecznie jeździłem tymi elektrykami i wiem, że tak to ma działać, ale za każdym razem wsiadając do takiego samochodu, szczególnie, że to nie jest jakiś wielki, wiesz, Model S, i nagle takie maleństwo tak zaskakuje, niesamowite. Na pewno jest inne uczucie z jazdy, bo jest mniejszy samochód, bardziej zwinny. No, jak chce się pojeździć tak bardziej sprawnie po mieście, to chyba to jest fajniejsze auto. A jakbyś teraz włączył autopilot, to co by zrobił? Nie wiem, ale nawet chyba ci nie pozwoli włączyć, bo byś nie pozwala ci, widzisz? Bo za wolno jedziemy, bo za mało widzi drogi, nie? Nie, w ogóle widzieć jakieś krzaki. No, patrzę na krzaki, mówię, fajne krzaki, ale... Fajne krzaki, ale chyba nie pojadę. Ale nie do jazdy. Dokładnie. Do czego innego. Nie. Tesla twierdzi, że jak będzie już taka sytuacja, że będą mogli wypuszczać na przykład w Stanach tą wersję software'u, która umożliwia ten full self-driving, na przykład, nie wiem, w danym rejonie Stanów Zjednoczonych, to te samochody, ich wartość będzie wzrastać. Bo wiesz, na razie nie wiadomo, czy im się to uda i jak szybko im się to uda. I że potem na przykład cena samochodu pójdzie od razu w górę, jeżeli uda im się ten software tak dopracować, że będzie to full self-driving, to ludzie to będą kupować i samochód na przykład w danych godzinach będzie jeździł, nie wiem, na Uber, no może nie na Uberze, tylko Tesla planuje też zrobić jakiś software do zamawiania, wiesz, do zamawiania taksówek autonomicznych. Bo ich pomysł jest taki, że ja sobie korzystam od 8 do 16, a potem włączam przycisk i samochód już to odjeżdża, bo ktoś go zamówił po drugiej stronie dokładnie. Miasta i będzie dla mnie zarabiał, nie? Tu masz też kamerkę, która cię wtedy nagrywa. Jak jest w takim trybie, to że nagrywasz tych, co jadą w środku. Co oni robią. Znaczy w sensie, jakby coś się stało, tak. To możesz sobie to potem odtworzyć. A mieliśmy kółkę. Sprawdzić, czy da się otworzyć, drzwi. Drzwi podczas jazdy tym samochodem. Czekaj. Jedziemy sobie, powiedzmy, no to teraz po stronie pasażera, ewakuacja. No. 25 na godzinę. Nie da się. Nie działa? Nie działa. Porwanie. Chciałbym Cię zaprosić do subskrypcji mojego kanału. Możesz mnie też śledzić na Facebooku i Instagramie, gdzie już dzisiaj możesz zobaczyć auta, które na kanale będą dopiero za parę tygodni. Linki znajdziesz w opisie. Zapraszam. Czas na podsumowanie. Ja mam takie pytanie do Ciebie, bo to jest inny samochód. Wiemy, że on jest mniejszy, on jest lepiej wykonany, on ma więcej gadżetów. Niemożliwe, że jest lepiej wykonany, prawda? Jest lepiej wykonany, moim zdaniem, niż Model S, który jest, może inaczej, te modele S, które miałem okazję testować, były bardziej plastikowe, bardziej trzeszczące niż to, co zobaczyłem dzisiaj. Okay. Taka przynajmniej jest moja opinia. Natomiast
Czy twoim zdaniem tutaj pojawiła się jakaś nowa idea? Coś takiego, co Tesla zrobiła no, zdecydowanie lepiej, na kompletnie nowym poziomie? Wspomniałeś już, że ten autopilot drugiej generacji miał być lepszy, ale w sumie jest bardziej kapryśny. Czy coś jeszcze zmieniło się tak jakościowo? Czy to jest tylko, że lepsze plastiki, albo lepiej spasowane, albo inny rozmiar? Czy to jest kompletnie inne auto z kompletnie innym pomysłem? Czy to jest, powiedzmy, że ta sama technologia, tylko w innym rozmiarze, no bo ktoś potrzebuje mniejszego albo tańszego auta, jak to widzisz w tym samochodzie? Lepsza technologia chyba, lepsza bo jednak znaczy lepsza bateria, lepiej to jest wszystko zaprojektowane, jeżeli chodzi o baterię, że może przyjąć większe prądy ładowania, a środek no bardziej minimalistyczny, moim zdaniem też chodzi o to, żeby trochę oszczędzić, myślę, że też to ma znaczenie. Do ekranu się trzeba przyzwyczaić. Więc no jest całkiem inne auto, ale jakby nawet w trasie po przyzwyczajeniu się, tak po 2-3 tygodniach, rzeczywiście się czuję, że nie potrzebujesz tych wszystkich informacji przed tobą i to nie jest niezbędne do tego, żeby jechać przyjemnie w trasę. No więc dla mnie to jest inny samochód i jak się przesiadam do modelu S, to czuję, że jest całkiem innym samochodem. A czujesz, że jedziesz jakimś takim dinozaurem? Czuję, że jadę właśnie takim krążeniem, jakbym siadał do Cadillaca, no tak się czuję. Że jest po prostu większe, bardziej masywne, inaczej jedzie, właśnie jest takie mniej zwinne, tylko no jednak czuć tą masę, że to jest duży samochód, taki krążownik szos, a to jest taki gepard, no nie wiem jak to nazwać. Bardzo ciekawe porównanie. Dobrze, kiedy Model X w takim razie? Planujesz? Zastanawiałem się nad modelem X ze względu na to, że jest zdecydowanie bardziej rodzinnym samochodem. Więc jeżeli mówiłeś o tych fotelikach podczas jazdy. Tak, że jeżeli model S, ten który mam, no nie wiem, żegnałbym się z nim, sprzedawałbym, to pewnie byłby model X i model 3 w tym momencie ze względu na to, że jednak z dziećmi zdecydowanie, no zresztą ten samochód tak został zaprojektowany. Są te drzwi podnoszone do góry z tyłu, żeby był łatwiejszy dostęp na tylną kanapę. Jest szerszy, dłuższy, więc w wersji 6-osobowej jest jak w vanie, że te miejsca z tyłu są dwa i po środku jest przestrzeń, więc można się łatwo przesiadać na tył. No więc jest dużo bardziej praktyczny tak właśnie z punktu widzenia większej rodziny, zdecydowanie. Dobrze, w takim razie życzę ci szerokiej drogi, przyjemnej jazdy i szybkiego ładowania. Życzę. Dokładnie, gęstej sieci ładowarek. A my planujemy się przyczynić trochę do tych sieci ładowarek i miejmy nadzieję, że... Czyli jest już sieć Greenway, będzie sieć Greensand. Właśnie, kurczę, to trochę tak nie pasuje do siebie, w sensie zbyt jest to podobne, ale może nie wiem. GC EV, nie wiem, GC Charge, coś w tym stylu może nam się uda wprowadzić na rynek i też się przyczynimy do tego, żeby było łatwiej z tymi samochodami elektrycznymi. No to wtedy następne spotkanie z modelem X i będziemy już oferować zniżki dla widzów na ładowanie X% mniej na każdy kilowatogodzinę. Dobrze. Dokładnie. Dzięki za zaprezentowanie auta, dzięki w ogóle za miłą pogawędkę o elektromobilności. Ten film nie miał na celu promowanie jakiegoś i namawianie do elektryków. My jesteśmy przekonani, każdy, kto jeszcze przekonany nie jest, musi po prostu spróbować, kiedy tylko zechce. Do tego czasu może oczywiście spalinówek bronić, bo też są super. Ale ja też lubię spalinówki i nawet jak widzę, czasami mi szkoda, że no ja niestety na to ładowanie muszę się zatrzymać. No muszę, nie da się tego ominąć. Nie mam zasięgu 1000 km, jak w dobrym dieslu. Tak. Ale mimo wszystko no, ten przystanek po tych 400 kilometrach, to potem przyjemniej się wsiada. Jak się używa autopilota, człowiek się mniej męczy. Ogólnie te trasy są mniej męczące niż jadąc no, z dużą prędkością autostradową przez 600 kilometrów. Ale odcinek promocyjny, promujący elektromobilność i tłumaczący, dlaczego warto spojrzeć kiedyś na elektryka, nagramy może kiedyś innym razem. Dokładnie. Tymczasem dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia w następnych. Cześć. Kurde, to przyspieszenie takie słabe, nie? 3,8. Powinno być tam 3,6 albo 3,4. Ja z tego zrobię mema, wiesz? No. Kurde, to przyspieszenie takie słabe, 3,8.
Kurde, to przyspieszenie takie słabe. 3,8. Kurde, to przyspieszenie takie słabe, nie? 3,8.